Proszę Państwa, serdecznie witam na spotkaniu ze Stanisławem Michalkiewiczem, wyjątkowym autorem. Poznałem go wiele lat temu, nawet tu przygotowałem sobie życiorys, ale Państwu daruję. Daruję ten życiorys długi. Pana Stanisława Michalkiewicza poznałem w Unii Polityki Realnej. Przez wiele lat zasiadaliśmy w tym samym gronie Rady Głównej Unii Polityki Realnej. Nawet powiem szczerze, Stanisław Michalkiewicz przeze mnie został prezesem UPR-u, gdzie się przekonał, że nie lubi tego zajęcia. Szanowni Państwo, serdecznie witam. Oczywiście nie ja tu będę mówił. Wszyscy przyszliście posłuchać pana Stanisława Michalkiewicza. Tutaj chciałem pokazać pierwszą książkę, którą poznałem pana Stanisława. Nawet zerknę, który to 96 rok wydania. Mam zresztą autograf. Ulubiony ustrój Pana Boga. I to naprawdę ta książka mnie przekonała, że tak musi być, że to ten ustrój, który proponujemy, taki liberalny gospodarczo, że nie jest wrogi dla Pana Boga. I to pierwszy raz tutaj spotkałem, że nauka katolicka, Bóg i wolna gospodarka wcale nie są w sporze. Dziękuję, przepraszam za to gadulstwo, nadrabiam po prostu za organizatora. Panie Stanisławie, oddaję Panu głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ta książka, o którą tutaj Pan Sylwester Pruś pokazał, ten tytuł właściwie stąd się wziął, że Pan Artur Górski, który wtedy był prezesem klubu zachowawczo-monarchistycznego, twierdził, jakoby monarchia była ulubionym ustrojem Pana Boga. No, ja takie rzeczy sprawdzam. No i zajrzałem, sprawdziłem, czy Pan Bóg się w ogóle wypowiadał na tematy ustrojowe. Okazało się, że tak, że raz się wypowiedział, ale niestety przeciwko monarchii. Przeciwko monarchii. No i stąd się to wzięło, ten ulubionym ustrojem Pana Boga, taki właśnie ustrój wolnościowy. Proszę Państwa, ale nie o tym tutaj chcę mówić, bo w ogóle proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że ja najpierw powiem swoje, potem Państwo powiecie swoje, a ja się będę odnosił do tego, co Państwo powiecie. I to moje jest zatytułowane Polska przed wyborami, no bo jesteśmy w roku wyborczym. Były już jedne wybory się odbyły do Parlamentu Europejskiego. Tam rozmaite dziwne osobistości się dostały, no ale mniejsza o to. No a teraz 13 października będą wybory do Sejmu i Senatu. Było chyba ponad 20 komitetów, które się zarejestrowały, ale tylko 5 komitetów spełniło warunki wymagane przez ordynację wyborczą, to znaczy zebrało podpisy i się zarejestrowało w całym kraju. To jest Zjednoczona Prawica, czyli obóz dobrej zmiany. To jest Koalicja Obywatelska, czyli obóz zdrady i zaprzeństwa. To jest Sojusz Lewicy Demokratycznej z Sodomitami, to jest trzeci komitet. Czwartym komitetem jest Polskie Stronnictwo Ludowe z panem Pawłem Kukizem. No i piątym komitetem jest Konfederacja. Piątym komitetem jest Konfederacja. Jak w związku z tym wyglądają szanse poszczególnych komitetów wyborczych? No, na czele rankingów tych sondażowych jest Zjednoczona Prawica, 40 do 45%, takie są szacunkowe wskaźniki popularności. Na drugim miejscu jest obóz zdrady i zaprzaństwa, to znaczy ten Koalicja Obywatelska, ona ma od 25 do 30%. No więc to by, jeśli by tak było rzeczywiście, te maksymalne wyniki, no to te dwa komitety mogłyby uzyskać 75% głosów oddanych w najbliższych wyborach, a 25% musiałoby się rozdzielić na te trzy komitety. No i tu jest właśnie zagadka, w jaki sposób się rozdzielą, czy porówno. No to wtedy każdy z tych komitetów dostałby 8% głosów i przekroczyłby klauzulę zaporową, wprowadziłby całkiem sporą liczbę posłów do Sejmu.
albo się rozdzielą, te 25% rozdzieli się nierówno, no i wtedy zobaczymy, czy wszystkim się uda. No, największą zagadką to są, jest Sojusz Lewicy Demokratycznej z sodomitami. Czy większość wyborców poprze, chociaż nie jest to wykluczone, bo w wyborach do Parlamentu Europejskiego Wiosna pana Biedronia tam dostała całkiem niezły wynik. No, ale zobaczymy, czy to się powtórzy, czy też większość wyborców jednak trochę się wystraszy tej propagandy sodomickiej. Rzeczywiście, no już tu, skoro od Pana Boga żeśmy zaczęli, to można powiedzieć, że pierwsze poważne ostrzeżenie ze strony Pana Boga się pojawiło. W Warszawie wybiła ta trzaskowianka gazowana, no i skoro ludzie nie mają nic przeciwko temu, żeby na ulicach takie rzeczy się odbywały, to proszę bardzo, był taki ksiądz Bozowski, Bronisław Bozowski w kościele Panien Wizytek na Krakowskim Przedmieściu, który mówił, że nie ma przypadków, są tylko znaki. No to jak nie ma przypadków, to to najwyraźniej jest znak. No i zobaczymy, czy zostanie podczas wyborów 13 października odczytany. Tak się składa, że wszystkie te komitety, to znaczy cztery komitety, które w tej chwili do tych wyborów się zarejestrowały, to już albo rządziły, albo współrządziły, no i pokazały, co potrafią. Natomiast jeszcze jeden komitet, który nie rządził, to jest Konfederacja. Myślę, że dobrze by było, gdyby zwłaszcza ci wyborcy, którzy są niezadowoleni z tych czy innych powodów z dotychczasowych rządów, żeby spróbowały dać im szansę. Być może, że Konfederacja na te szanse nie zasługuje, ale o tym tego się nie dowiemy, dopóki im tej szansy nie damy. W związku z tym warto te szanse dać. Tym bardziej, że tak jak tutaj wspomniał pan Sylwester Pruś, program tego ugrupowania jest wielowątkowy, ale również tam jest motyw wolności gospodarczej i wolności w ogóle, co jest istotne, o czym za chwilę powiem. Ale niezależnie od tego, jaki będzie wynik wyborów z 13 października, to ten nowy Sejm, no i wyłoniony w rezultacie tych wyborów rząd, będzie się musiał zmierzyć z realnymi problemami. I pierwszą taką sprawą, z którą rząd i państwo całe, i my wszyscy będziemy się musieli zmierzyć, to są żydowskie roszczenia majątkowe. Ta sprawa dojrzewa od 30 lat. Zaczęło się ten program obrabowania Polski, bo tak go trzeba nazwać. On już się, jego realizacja zaczęła się 30 lat temu. Pierwsze takie sygnały pojawiły się w 1990 roku, jak tylko transformacja ustrojowa w Polsce została przeprowadzona. No i w 1997 roku Polska musiała zapłacić łapówkę za przyjęcie do NATO. Została wydana na skutek właśnie roszczeń żydowskich, wspartych niestety przez Stany Zjednoczone, została wydana ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich, która podobna była do innych ustaw tego typu, bo to trzeba było na nowo jakoś uregulować stosunki władz państwowych ze związkami wyznaniowymi, także nie tylko z wyznaniem mojżeszowym, ale i z innymi. No i, ale ta ustawa się różniła od tych innych wszystkich, dlatego że w drugiej części zawierała przepisy o dużym transferze majątkowym w nieruchomościach na rzecz 9 istniejących w Polsce gmin żydowskich i Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego z siedzibą w Nowym Jorku. Ta ustawa jest realizowana w dalszym ciągu, a kiedy ona została uchwalona, jeszcze nie weszła w życie, ale została uchwalona,
To ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów, Israel Singer, on zresztą został stamtąd wyrzucony za malwersację, powiedział na mitingu w Buenos Aires, że dobrze, ale jeśli Polska nie zadośćuczyni roszczeniom odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. No i takie akty upokorzenia były, bo to nie tyle może Polski, co nas, to znaczy narodu polskiego. Ponieważ te akty upokorzenia zmierzały do tego, żeby przyprawić naszemu narodowi taki odrażający wizerunek narodu morderców. I to w Polsce nie było może specjalnie widoczne, chociaż i tu tam te uroczystości w Jedwabnem, publikacje Jana Tomasza Grossa i innych, ale za granicą to rzeczywiście było to widoczne. No i krótko mówiąc, rząd, czy rządy, bo to trwało przecież, pierwsze uroczystości w Jedwabnym odbyły się 10 lipca 2001 roku, więc to już dawno. Mówiąc nawiasem, tam nieładnie się zachował pan prezydent Kwaśniewski, bo on tam był, przyjechał na te uroczystości i w imieniu narodu polskiego przeprosił. W imieniu narodu polskiego przeprosił. Francuzi mają takie porzekadło. Kis ex kis, ça kis. Ten się, kto się tłumaczy, ten się oskarża. Więc jak gdyby pan prezydent Kwaśniewski przyłączył się do tych oskarżeń w takiej formie, że za nie przeprosił. No to nieładnie dlatego, że on dwukrotnie składał przysięgę prezydencką, a tam w rocie tej przysięgi jest między innymi takie uroczyste, taka uroczysta obietnica, że będzie bronił godności narodu polskiego, na którego czele stoi. No, nie da się pogodzić takiej niezłomnej obrony godności narodowej z oskarżaniem tego narodu o zbrodnie, zwłaszcza takie, których on nie popełnił. No i to dlatego mówię, że głupstwo zrobił i takie szkodliwe dla państwa. W związku z tym mam nadzieję, że kiedyś za to odpowie, bo niedobrze by było, gdyby takie rzeczy uchodziły bezkarnie, ale mniejsza z tym. Proszę państwa, no, Polska bywała upokarzana z tego powodu. Tam środowiska żydowskie podnosiły większy albo mniejszy klangor, ale to jeszcze nie było takie bardzo groźne. Stało się groźne od ubiegłego roku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych Kongres uchwalił ustawę 447 Just, na podstawie której, bo jej sens prawny się sprowadza do tego, że rząd Stanów Zjednoczonych przyjął na siebie zobowiązanie, że do pilnowania, żeby Polska te roszczenia wykonała. No a Stany Zjednoczone mają bardzo dużo instrumentów, żeby to przeprowadzić. Podam przykład, jak te instrumenty wykorzystują. W 90-tych latach była taka afera z tak zwanymi martwymi kontami w bankach szwajcarskich. Te martwe konta wzięły się stąd, że przed wojną, przed drugą wojną, wielu Żydów z różnych krajów europejskich zakładało sobie konta w bankach szwajcarskich. No i następnie zostali wymordowani przez Niemców. I do tych kont nikt nie zaglądał, bo nikt o nich nie wiedział. Ale no, żydowskie organizacje przemysłu Holokaustu, właśnie ta organizacja, Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego z siedzibą w Nowym Jorku, zażądała od rządu szwajcarskiego, żeby on te konta ujawnił i zawartość tych kont im przekazał. Rząd szwajcarski odmówił, no, powołując się na tajemnicę bankową i tak dalej. Zresztą Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego nie legitymowała się żadnymi uprawnieniami, żeby te pieniądze przejąć. Więc odmówił, ale no, nacisk był coraz większy, nie tylko ze strony środowisk żydowskich, ale właśnie ze strony rządu Stanów Zjednoczonych. No i rząd szwajcarski zdecydował się ujawnić sumę, jaka na tych kontach się tam znalazła. To było $1,5 miliarda. $1,5 miliarda. No, ale jak powiem, czekał rząd szwajcarski na to,
żeby ta Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego pokazała jakieś uprawnienia, no, na jakiej zasadzie oni chcą te pieniądze przejąć. Ale ci takich dokumentów nie przedstawili, natomiast rząd Stanów Zjednoczonych zagroził Szwajcarii, że jeżeli ona nie spełni żądań tej organizacji, które w międzyczasie urosły dziesięciokrotnie, to Stany Zjednoczone zamrożą wszystkie aktywa szwajcarskie na terenie Ameryki i państw sojuszniczych. No, wobec tej groźby rząd szwajcarski się ugiął, 15 miliardów dolarów tej organizacji przekazał. Oczywiście tam ci właściciele dawni tych kont nie zobaczyli ani centa, przecież oni nie żyli już, ani ich tam spadkobiercy. Więc tak to wygląda. Stany Zjednoczone mają dużo instrumentów nacisku, żeby Polskę zmusić do realizowania tych roszczeń. No, tym bardziej, że Polska jest jeszcze mniej odporna na takie naciski niż Szwajcaria. No i mieliśmy okazję przekonać się, że stosunek władz Stanów Zjednoczonych jest, można powiedzieć, dla Polski nieżyczliwy. Dlatego, że tuż przed niedoszłym przyjazdem prezydenta Trumpa do Warszawy 88 senatorów, a więc miażdżąca większość w Senacie, bo na 100 senatorów 88 podpisało się pod listem skierowanym do sekretarza stanu pana Pompeo, żeby zastosował wobec Polski śmiałe kroki. Śmiałe kroki, co to za śmiałe kroki, no to właśnie się przekonamy, ale po to te śmiałe kroki, żeby tą Polskę zmobilizować do zadośćuczynienia tym roszczeniom. Tu już przestaje to być tam zabawne, tym bardziej, że władze polskie właściwie nie reagują na to. Nabrały wody w usta, tak jak ekologowie Trzaskowianki, nic się nie odzywają, prawda? No i w związku z tym Polska właściwie na te wszystkie akty nieprzyjazne nie odpowiada. Prezydent Trump, który wygrał wybory w 2016 roku, między innymi dzięki głosom Polonii amerykańskiej, co nawet zauważył i tam w Chicago będąc dziękował za to poparcie i tam obiecywał, że Polacy, ja was nie skrzywdzę, no to nas skrzywdził, bo podpisał tę ustawę. Jedno go trochę usprawiedliwia. Trochę tylko, bo to, że rząd polski ani słowem się w tej sprawie nie odezwał. No to jak rząd polski nie reaguje, uważa, że nie ma sprawy, no to dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych, który nie ma obowiązku troszczenia się o polski interes państwowy, dlaczego miałby się narażać lobby żydowskiemu, które jest w Stanach Zjednoczonych znacznie bardziej wpływowe niż Polonia amerykańska. No i ustawę podpisał. Proszę Państwa, w maju ujawniłem taką notatkę z rozmowy, ona nie była tajna, no ale nikt o niej nie wiedział, notatkę z rozmowy pełnomocnika Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Tomasza Jastgerdiego z ambasadorem Jackiem Chodorowiczem. Ten Tomasz Jastgerdi nie jest prywatną osobą, tylko jak mówię, pełnomocnikiem Departamentu Stanu do Spraw Holokaustu, a pan Jacek Chodorowicz jest urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w randze ambasadora i jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych do kontaktów z diasporą żydowską. Nawiasem mówiąc, on sam jest członkiem tej diaspory, także tu ma zadanie bardzo ułatwione, wystarczy, że się sam ze sobą skontaktuje, ale mniejsza o to. Z tej notatki wynikało, że pan Tomasz Jastgerdi 25 października ubiegłego roku przedstawił panu ambasadorowi Chodorowiczowi coś w rodzaju mapy drogowej, to znaczy planu, w jaki sposób Polska ma te żydowskie roszczenia spełnić. Napisał, znaczy powiedział tam, że w horyzoncie roku wyborczego to jasne, oni rozumieją, że Polska nie może przeprowadzić przedsięwzięć, jak to nazwał,
publicznych i formalnych, to znaczy nie może przed wyborami uchwalić stosownych ustaw, no bo to wtedy by tu się nastąpiła zmiana na pozycji lidera sceny politycznej, ale to nie przeszkadza, powiada pan Jastgerdi, żeby w tym czasie nastąpił istotny postęp w tej sprawie i wyjaśnia, na czym ma polegać ten istotny postęp, że mamy przejść do rokowań na temat, do negocjacji na temat konkretnych kwot finansowych. Jakie to są kwoty? W styczniu 2018 roku do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie wpłynął list Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego z Nowego Jorku, dotyczący, zawierający taką opinię na temat projektu ustawy reprywatyzacyjnej, która była przygotowywana wtedy w Ministerstwie Sprawiedliwości, która w końcu nie doszła do skutku. I tam w tym liście została oszacowana wartość tych roszczeń. Nawet do 1 000 000 000 złotych, czyli do 1 000 000 000 złotych, co w przeliczeniu na walutę amerykańską to jest około 300 miliardów dolarów. To jest bardzo dużo. To są prawie 3 roczne budżety państwa polskiego, więc jest oczywiste, że Polska nie mogłaby wygenerować takiej gotówki, nawet w transzach, bez spowodowania katastrofy gospodarczej, która by się przełożyła na inne tam rodzaje społecznej katastrofy politycznej. W związku z tym, jeśli te roszczenia miałyby zostać zrealizowane, to musiałyby zostać zrealizowane w naturze, to znaczy w nieruchomościach, udziałach w spółkach Skarbu Państwa, czy przejęciu spółek Skarbu Państwa, być może nawet przejęciu rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego, no i jakichś innych nieruchomości, które stanowią własność państwową albo samorządową. Proszę Państwa, to by oznaczało, że środowiska żydowskie, bo to nie jedno, uzyskałyby na terenie Polski, bo nieruchomości się przecież nie da przenieść, uzyskałyby na terenie Polski majątek takiej skali, zyskując z dnia na dzień dominującą pozycję ekonomiczną, która by się przełożyła na dominującą pozycję polityczną, społeczną i polityczną. Krótko mówiąc, mielibyśmy szlachtę, w rezultacie naród polski we własnym kraju zostałby zepchnięty do trzeciej kategorii. Dlatego, że pierwszą kategorię stanowiliby okupanci, drugą kategorię środowiska kolaborujące z nimi, no i trzecią kategorię cała reszta. Więc to jest, dlatego mówię, że to jest największe zagrożenie, jakie zawisło nad państwem polskim i narodem polskim od 1939 roku. I w obliczu tego zagrożenia, jak się zachowują nasi parlamentarzyści? No, o rządzie już mówiłem, rząd w ogóle milczy, nabrał wody w usta. Natomiast 19 lipca było w Sejmie głosowanie projektu ustawy antyroszczeniowej sporządzonej przez posła Rzymkowskiego, który najpierw był w klubie parlamentarnym Kukiz 15, a teraz przeszedł na listę Prawa i Sprawiedliwości. Ten projekt tej ustawy został utrącony głosami posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości, z wyjątkiem trójki posłów, którzy się tam akurat głosowali inaczej, ale cała reszta głosowała za odrzuceniem tej ustawy, czyli obóz, że tak powiem, dobrej zmiany jej nie poparł, zażądał odrzucenia, natomiast obóz zdrady i zaprzaństwa, czyli Platforma Obywatelska z satelitami, wstrzymał się od głosu. To też jest właściwie głosowanie za odrzuceniem, no ale nawet gdyby tak nie było, to jeżeli taka reprezentacja parlamentarna nie ma zdania, bo wstrzymanie się od głosu, znaczy nie wiem, czy popieram, czy nie popieram, nie ma zdania w tak ważnej sprawie, no to powstaje wątpliwość, czy oni w ogóle się, ci ludzie, nadają na prawodawców. No jak oni w tak ważnej sprawie nie mają poglądu wyrobionego, to rzeczywiście coś z nimi jest nie w porządku. Dlatego to mówię, że oni też stają do wyborów, jedni i drudzy.
I trzeba by wyciągnąć wnioski z tego głosowania 19 lipca, jak są nastawieni, co myślą tak naprawdę, nie tam w deklaracjach wiecowych, bo to w deklaracjach wiecowych to każdy tam własną piersią będzie wszystkiego bronił. Natomiast jak przychodzi co do czego, to jak się zachowują? Że nie bronią polskiego interesu państwowego ani polskiego interesu narodowego. Nawet pan poseł Rzymkowski, który był autorem tego projektu, kiedy został umieszczony na wyborczych listach Prawa i Sprawiedliwości, zmienił zdanie, powiedział, że ta ustawa właściwie jest niepotrzebna, że on tam tego, no takie było wpisowe, jakie tam chyba od niego zażądano. Proszę Państwa, ja po ujawnieniu tej notatki, o której tu wspominałem, napisałem taki projekt ustawy antyroszczeniowej. On jest bardzo krótki, bo ja w ogóle uważam, że im krótsza ustawa, tym lepsza. On się składa tylko z trzech artykułów, więc mogę Państwu tu powiedzieć, jakie one są. Artykuł pierwszy, punkt pierwszy. Zobowiązuje się Radę Ministrów, czyli konstytucyjny organ państwa polskiego, do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom żydowskim odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Jak innym roszczeniom, no to zobaczymy, ale tym na pewno nie. I drugi punkt tego artykułu pierwszego, że obowiązek złożenia takiego oświadczenia następuje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł drugi miał brzmienie takie, czy ma brzmienie takie, że kto wbrew zakazowi wynikającemu z niniejszej ustawy podejmuje starania zmierzające do zadośćuczynienia roszczeniom opisanym w artykule poprzedzającym, albo próbuje obejść wynikający z niej zakaz, podlega karze z artykułu 129 Kodeksu Karnego. Artykuł 129 Kodeksu Karnego dotyczy tak zwanej zdrady dyplomatycznej i ma brzmienie takie, że kto będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wobec państw trzecich albo organizacji międzynarodowych działa wbrew interesom państwa polskiego, podlega karze więzienia od roku do lat 10. I trzeci artykuł, że ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ta ustawa nie zabezpieczałaby Polski przed tymi roszczeniami, to znaczy nie zabezpieczałaby jej w sposób absolutny, ale pozwalałaby zyskać nam na czasie. Dlatego, że skoro wdawanie się w negocjacje groziłoby 10 latami więzienia, no to rząd miałby doskonałą wymówkę. No słuchajcie, nie możemy tu się z wami wdawać w żadne negocjacje, bo wylądujemy za kratami i co wtedy. I dzięki temu moglibyśmy zyskać na czasie do przyszłego roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie. Prezydent Trump prawdopodobnie będzie kandydował w tych wyborach, zechce drugą kadencję. No i wtedy można by było zmobilizować Polonię amerykańską do takiego intensywnego lobbingu przeciwko tej ustawie. Na spotkaniach przedwyborczych z kongresmenami przekonywać ich do tego, żeby tę ustawę uchylili i w ten sposób, no może by się to nie udało, ale może by się udało odsunąć od Polski to największe zagrożenie. I z tym problemem parlamentarzyści wybrani 13 października będą musieli się zmierzyć, dlatego że ta ustawa 437 nakłada na sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych obowiązek składania co roku raportu kongresowi, jak Polska się wywiązuje z nałożonego na nią obowiązku. No i stanowisko 88 senatorów tu nam pokazuje, jaka może być reakcja kongresu, jeżeli pan sekretarz Pompeo napisze tam w tym raporcie, że Polska się tam miga i tak dalej. No to już zaczną obmyślać dla nas jakieś środki dopingujące, a tych środków dopingujących możemy już nie wytrzymać, bo tam hałasy ze strony żydowskiej to jakoś byśmy wytrzymali, sami byśmy najwyżej zaczęli hałasować, ale nacisków amerykańskich Polska nie wytrzyma, tym bardziej,
że obecny rząd właściwie postawił państwo w sytuacji bezalternatywnej. Stany Zjednoczone są tak naprawdę naszym jedynym sojusznikiem, a cała doktryna bezpieczeństwa państwa jest ufundowana na przekonaniu, że Stany Zjednoczone będą w razie czego broniły Polski do ostatniej kropli krwi. No, dosyć zuchwałe założenie i muszę powiedzieć, że nie wyciągają nasze władze wniosków choćby z 1939 roku, bo wtedyśmy się przekonali we wrześniu 1939 roku, czym się kończy prężenie cudzych muskułów. No, tym, że jest katastrofa. Inni patrzą, pilnują własnego interesu, a nie naszego. Jak my sami nie upilnujemy własnego interesu, to nikt o niego nie zadba. Choćby dlatego, że nie ma takiego obowiązku. Inne państwa wcale nie mają obowiązku pilnować polskich interesów. Od tego są władze polskie, żeby pilnowały polskich interesów. A jak pilnują, no to właśnie 19 lipca żeśmy się przekonali. Więc to jest zagrożenie, które nad nami wisi i które się pojawi bardzo szybko w październiku. No i parlamentarzyści nowego Sejmu będą musieli stawić temu czoła, bo to dlatego o tym mówię, żeby państwu pokazać, że to bycie posłem to nie jest tylko przyjemność. No dla wielu ludzi tak uważa, że będzie tam brało diety, będzie miało immunitet i tak dalej, ale to jest też odpowiedzialność. Odpowiedzialność przed narodem, przed przyszłymi pokoleniami, co tam, jakie, że tak powiem, warunki życia w rezultacie działania tych parlamentarzystów będą im zapewnione.